Każdego poranka wąchałem swoje skarpety z zeszłej niedzieli, ale tym razem było inaczej, zapomniałem. Złamaniem tej rutyny doprowadziłem do przebudzenia mocy kiełbachy przemocy i na świat padł szereg katastrof takich jak pojawienie się kultu Drinki Winki w Korinis, czy wyhodowanie przez rolników krwiożerczych rzep, którymi szantażują okoliczne sosny i zębacze. Ej, ale może dojdziemy jakoś do porozumienia. No dobra, w takim razie żądamy szczoteczki do zębów Berego Grimsa, trzech nowych płyt dostępu do morza. O kurwa. Lordzie Hagenie, kolejny problem w mieście pojawiły się. Jedynym sposobem, żeby powstrzymać to szaleństwo, jest to odnalezienie skorodowanej lampki cementu. Powinienem popytać w porcie, ale najpierw się trochę rozejrzę po mieście. Cholera, już dalej nie mogę, a muszę dotrzeć do Korinis, bo tam sprzedają najlepsze damskie kapcie. Ale wpierw muszę dotrzeć do jakiegoś portu. O, a co to? Witaj, jestem Jinem i mogę spełnić jedno twoje życzenie. Hurra, a no to ja chcę do Korinis. Okej, no to chodźmy. Ale nie tak, ja chcę szybciej. Dobra, no to biegnijmy. Ta zupa mi nie odpowiada. A o co pan ją zapytał, kurwa? Kelner, w tej zupie pływa martwa mucha. Cholejcia, dałbym głowę, że jak była w kuchni, to jeszcze żyła. Ej, dlaczego mamy takie same tekstury twarzy? Nie wiem, synu. Hej, mam sprawę, szukam. Na moją świętą skarpetę lewej nogi, co za paskudna morda. Nie pozwalaj sobie, babciu, pamiętaj, jak ważną funkcję pełnię w tym mieście. Hagen, obiecałeś, że rzucisz pracę w burdel, ale... Hagen, w ogóle po co ci telewizor, skoro nie jeździsz rowerem na balkonie? Odpowiedzi ja szukam, pytania do wyroczni kieruj. Gdzie ją znajdę? Cóż wiedza kosztuje? Powiedzmy, że jeśli dasz mi butelkę wietnamskiego pasztetu, długopis Billa Gatesa i zużytego kondona Chucka Norrisa, wtedy co powiesz na kubek piwa? No dobra, przekonałeś mnie. Czas zatem wyruszyć do tej ubikacji i jej znaczy się wyroczni. Co to? Jest pan bohaterem. Już widzę te nagłówki w jutrzejszych gazetach. Bohater z Korinis ratuje życie dziewczynki. Ale ja nie jestem z Korinis. No to napiszą: bohater z Myrtany ratuje dziecko. Nie jestem z Myrtany. A skąd? Z Warantu. Warancki terrorysta zamordował myrtańskiego psa. Myślę, że przemierzanie gór Nordmaru i przepłynięcie wpław oceanu dobrze podziałało na twoją otyłość. Na tole ja umarłem. Oj, tam czepiesz się szczegółów. Dobra, ja swoją rolę wypełniłem. Ale nie jesteśmy w mieście. Miało być Korinis. Jesteśmy na wyspie Korinis. Elo. O, a co to takiego? Wygląda mi to na skorodowaną lampkę cementu. Wezmę ją sobie. Ten kawałek węgla ma być moją wyrocznią? Witaj, ślicznotko, mam do ciebie kilka pytań. Na nic nie odpowiem, dopóki mi czegoś nie zaśpiewasz. Od jego bardzo w mordę chcę, ale nie dostanę dzisiaj dnia. Pewnie szynkę by wpierdolił, ale najpierw się ogolił. Rzepy gwałcą miasto całe, ja mijam tę zabawę. Cholera, nie do końca o to mi chodziło. Teraz nigdy nie dowiem się, gdzie jest skorodowana lampka cementu i nie ocalę świata od ekspansji krwiożerczych rzep. Ej, ty, czego? Jestem Lili, wędrownym handlarzem, i mam tu taką skorodowaną lampkę cementu. Do nabycia jedynie za damski kapeć rozmiar 39. O, akurat mam w kiszonce taki kapeć. Kurra. A co się dzieje? To ja, mistrz Parlan, uratowałem cię przed złym szkieletorem. I jestem zajebisty, ale on miał lampkę. Oj tam, chodź do mnie, wesele syna mam. Syna, i im znaczy kolegi. A zatem masz teraz dwie opcje. Udać się na wesele lub poszukać skorodowanej lampki cementu i uratować świat cały albo nawet miasto. A skąd się tu kurwa w ogóle wziąłeś?
To było tak na początku się urodziłem. Było to w pewnym instytucie o dość zabawnej nazwie. Izba Wytrzeźwień Poród odbierał niejaki. A moja matka była kobietą. W młodości przeprowadziliśmy się do uroczej wsi zwanej Sos... Dobra, nieważne. A więc muszę wybrać. Dobra, postanowiłem. Wyrusza już za chwilę imponujący pojedynek Conchity, Splendera i Magdy Gessler w grze szachy. A zatem w drogę.